dzisiaj zorganizowaliśmy warsztaty robienia takich ludowych pająków. Są to warsztaty, które przygotowała dla nas pani Ula Panasiuk, która przyjechała z Włodawy, aby pokazać nam technikę wykonywania tego typu pająków. Chcemy przez te warsztaty powrócić do takiej tradycji ludowej, która już jest zapomniana i jest to ważne, wydaje nam się, żeby pamiętać o tej naszej tradycji i wracać do korzeni. Także z tego względu chcemy się dzisiaj same nauczyć i później przekazywać wiedzę dalej. W warsztatach uczestniczą pracownicy Gminnego Centrum Kultury i zaprzyjaźnionego GOKU z Leśnej Podlaskiej oraz instruktorzy, którzy wspierają nas i pomagają w codziennej pracy. Pająki dawniej znajdowały się w każdym domu, zresztą z powiedzeniem, że w szczęśliwym domu są pająki. No i pająki, jeżeli się wykonało i już one się zniszczyły, to od razu na to miejsce powstawał kolejny pająk i dopiero jak był nowy pająk, to ten stary palono. Także kiedyś chyba kobiety sobie nie wyobrażały domu bez pająka. No w tej chwili tak, jakby z makatek. Makatki to też kolejny pomysł na nasze kolejne warsztaty. Już szykujemy się do tego. Pani instruktor nas utwierdza, że jest to bardzo proste i łatwe w wykonaniu. Także miejmy nadzieję, że tak będzie.